ludzie lubią, jak mi się opowiada, bo im wtedy wino lepiej smakuje. Nie wiem, na czym to polega, ale tak jest rzeczywiście. I tak smakuje. Aha, a propos tego, co państwo pili, właśnie, może. Bo na pierwszy rzut poszło wino, które na początku nazywało się mieszane, ale no to taka nazwa niepolityczna trochę, bo tak jakby ktoś nogą w wannie mieszał. A to nie o to chodzi, więc jest to kupasz owocowy, lepiej brzmi od razu tak troszkę, z francuska, prawda? Winiarstwo się kojarzy z Francją, więc wszystko jest okej. Okay. A winko to powstało przez czysty przypadek, ponieważ pierwszy taki kupaż zrobiłem w Baszkówce, tam gdzie zamieszkuję ze swoją żoną Ewą, która zwana jest Jagienką, która te orzechy tam łupała. Mam kilka krzewów czarnej porzeczki, jeden czerwonej porzeczki i dwa małe krzewy aronii. No i zerwałem to wszystko, zmieszałem, czyli skupa... Cześć! Witaj. O, to jest właśnie moja koleżanka ze studium praktycznego winiarstwa w Jaśle. Więc ten kupasz powstał bardzo przypadkowo, ale tak mi zasmakował, że postanowiłem kontynuować. Idziemy dalej do sedna, czyli ja teraz coś poleję. Siostry ciotecznej, która ma zwijanie zębów na hasło wiśnia łutówka, bo rzeczywiście to jest taka wiśnia, która jest dość kwaśna, taka troszkę jasna w kolorze. No jak się ją je jako taką, to się nie wierzy w to, że ona jest najlepsza na przetwory, a taką ma opinię. Będę polewał jeszcze potem wam winko z innej odmiany wiśni, to będzie wiśnia Kaleris. Ona jest rzeczywiście bardzo smaczna, jest taka aż granatowa w kolorze, bardzo mięsista, duża i słodka. Wino z niej wychodzi, to zresztą zobaczycie później, ale już mogę powiedzieć, że bardziej skondensowane, bardziej zwarte, ma więcej ciała, jak to się mówi. Także może zacznijmy od tego, bo moim zdaniem z tej łutówki to... Powtarzam opinię tych, którzy pili to wino, ono jest bardzo delikatne i o dziwo tego kwasu, który jest w tej wiśni, dużo nie ma. Technologii żywienia w Krakowie mieliśmy takie dwa dni wykładów i tam panowie powiedzieli, że jak to, no przecież tam jest taka zawartość ogromna kwasu w tych owocach, na przykład w porzeczce czy wiśni, że tam po prostu trzeba to wyrównywać tymże cukrem i wodę i cukier się dodaje, także to nie jest tak, że to jest jakieś oszukaństwo. Wody i cukru nie dodajemy do wina, prawdziwego wina z winogron, bo to, co państwo pijecie, to nie jest wino. To jest napój owocowy, alkoholowy. Ale dobra, gadam, ciągle gadam. Biorę łutówkę i lecę z butelką. Śmiało się pić. Przepraszam, ale ja tu jestem w różnych rolach, występuję, także... Proszę bardzo. Komu? Nie idę do domu, ale... Na razie leję po troszku, bo nie każdemu musi smakować, ale myślę, że na dolewce to wystarczy, także... Proszę. Rączka ci się trzęsie. Kurczę, dziwisz się? Zobaczysz, jak ty będziesz swojej pierwszy raz polewać to. Jestem w kolejce się ustawić. Na ścianie tej starej chaty mamy przyklejony, właściwie przytakerowany papier z napisem Winnica dla Frajdy i dzisiejszą datą. I jest to taka nasza księga pamiątkowa, tylko trzeba bardzo uważać, jak się pisze pisakami, bo są tam takie skoki, takie deseczki pod spodem. Komu? Także raczej malujemy, muskamy, niż walimy ten długopis. Pędzelek. O, pędzelek byłby super. Właśnie tyle dzisiaj tutaj jest artystów. Mogliby rybnąć jakiś obraz. Tak? Skoczyłem, że tak powiem, swój sektor. Dobrze, to słuchajcie, mamy, w Rajczego jest dolewka. Flamastry wiszą sobie obok tego papieru. Ja też mogę polać, jakby ktoś chciał. Proszę, ja tu jestem pomocnikiem. Żeby wyrazy były parlamentarne. Czy wszyscy mają? A zespół nie wie, słaby trochę. Tutaj, chodź. Znaczy to jest degustacja jak coś, to nie jest picie, to jest degustacja. Właśnie. A wiesz, na degustacji to się wypluwa. Wyjaśnijmy sobie, to jest degustacja. Ktoś jeszcze? No to co? To może ja sprawdzę, co to jest. A może ja sprawdzę. O, tak. O, to ja poproszę.
przepyszny trunek. Po prostu chce się go pić i pić i smakować. No i to swoje. Cały raz. Siedem. Rozwijasz. W porównaniu z tym, czymś, co mi, wszędzie, czymś, co mi tu polewałeś pół roku temu, to wiesz. No. Żartujesz. Kieliszek niedobry. To on słynie ze złośliwości. Tylko starzy kutle, to sobie wybaczamy. Czy będziesz oprowadzał? Czy dobre? Nie. A gdybym mógł taką poetycką, poetycko, tak jak gdyby można było... Planujemy niebawem spacer po ulicy, bo to nie o to chodzi. Jest kawałeczek. Cóż ja mogę powiedzieć? Będzie możliwość uszczknięcia jakichś winogronek prosto z krzaka. Nie ma ich dużo, bo to jest trzeci rok, więc w trzecim roku to dopiero się zaczynają te owocki. Dopiero ten... Ten biedny winiarz, rolnik dopiero coś widzi z tych wszystkich swoich starań. A naprawdę muszę powiedzieć, że tu jest poligon. Poligon pod różnym względem. I zawsze, kiedy mój mąż wyjeżdża, a wyjeżdża mniej więcej we wtorek, wraca w piątek po południu, żeby odbyć próbę ze swoim ukochanym Big Bandem, i już w zasadzie myśli o wyjeździe. Jak mu się uda, to w poniedziałek, a jak nie, to we wtorek już go znowu nie ma. Jest tutaj po prostu cały czas. Duchem ciała. Także lecz no. Mhm. W Baszkówce, tam gdzie mieszkamy, w zasadzie nasz dom też jest miejscem przetwórstwa, tak bym powiedziała. Jakbyście weszli do nas, to czuć. Te drożdże. Te buzujące drożdże, te różne zapachy, a to malinka, a to śliweczka, a to coś tam. I teraz mnóstwo muszek! Ale muszką mówimy odpór, mam taki fajny odkurzacz, z którego zdejmuję rurę i taka bazuka wychodzi z tego. Odpalam ten odkurzacz tak na ramieniu i zasuwam po tych muszkach wszystkich. To są muszki owocówki. To są muszki owocówki, ale niech one sobie idą gdzie indziej. A jeszcze macie coś w kieliszkach. Dobra, to zjedźcie na spokojnie i ruszamy w teren. Najlepsze miejsce. Tam łatwo się sturlać. Też myślałam o tym. Widzisz? Powiedziałam, że będziemy wracać. Nie, nie, nie. Andrzej. Andrzej.
To jest winorość deserowa, która się nazywa Izabella. To też może puszczę, tak możecie sobie tam... Ja w ogóle posadziłem 500 krzewów winorośli deserowej. Ta winorość deserowa tym się różni od takiej zwykłej winorośli uprawowej, że ona na przykład jest bez pestek, tak jak powiedziałem. Albo ma właśnie duże owoce, albo ma bardzo taki mocno ściśnięty miąższ, taki, no, który nawet byłoby trudno wycisnąć. Dzisiejsze prasy sobie radzą ze wszystkimi, bo te wytłoki to nawet wychodzą, że prawie suche, jak jest dobra wyciskana. Prawa, bo tutaj jest około 50 różnych rodzajów. Wsadzone są 4 w każdym rzędzie. I jest ciekawa sprawa, bo tutaj się postarałem i zrobiłem taką selekcję kolorystyczną. Jak widzieliście, Izabella to jest taki granatowy kolor i potem tak szedłem kolorami w tamtą stronę aż do tak zwanych białych winogron. A słuchajcie, naliczyłem tych kolorów, których się używa przy winorośli deserowej 9. No tak, co mogę pamiętać, granatowy, fioletowy, czerwono-fioletowy, czerwony, różowy, różowo-żółty, żółty, jasno-żółty, zielony, jasno-zielony. Nie wiem, ile tych kolorów wymieniłem, ale tak są segregowane te. I tutaj jest taka właśnie, takie są kolory tęczy, nie wiem jak to obrodzić, to nie wiem, czy nie będę miał problemów, ale może nie. W każdym razie chodziło o to, żeby było wesoło, tylko o to chodziło i żeby pokazać, że są właśnie te właśnie różne kolory. Słodziutkie. Tak? Słodziutkie, pysznutkie. Winogrona. Bo jak widziałeś winogrona... O, tu są bardzo fajne takie żółte, możecie zobaczyć, jak ktoś się przyjrzy. Bo w ogóle w tym roku winobrania w ogóle w winnicach są opóźnione o więcej niż 2 tygodnie. Także dotyczy także to deserówek. Oczywiście i wszystkich różnych winogron. Było pytanie o te roślinki. Pięknie to wygląda, prawda? Teraz już przekwitają, więc nie ma takiego efektu. Muszę wam powiedzieć, że to po prostu tutaj to było jedno brzęczenie. Pszczoły i rój motyli. Po prostu rój. To jest nie do wiary. A co to jest? To jest tak zwany poplon. Tutaj są 2 gatunki. Tutaj jest rzepak i rzepkiew palowa, inaczej zwana oleistą. To, co przeorane, jest wsiany właśnie rzepak i ta rzepkiew oleista. Ono to jest niesamowita roślina w ogóle, bo ona podobno... Tutaj nie widziałem takich przypadków, bo siałem bardzo późno. Ale podobno ona potrafi mieć taki... To jest ta rzepkiew, którą widzicie w sklepach. Taka biała, długa rzepkiew. Ona podobno potrafi od metra do 1,20 m mieć. Także to jest nazywane, to jest roślina nazywana naturalnym pługiem. Dlatego, że ona po prostu tak głęboko wchodzi w ziemię, że jak potem to, teraz to powinno się tak jak jest zielone, to przeorać. To dostarcza składników mineralnych, azotu do gleby. Działa jak po prostu jak obornik i jak nawóz. A ta rzodkiew, ten pal, też gnije, no i też jest to materia organiczna, która się psuje i która daje składniki odżywcze dla winorośli. I poza tym jeszcze zostawia takie przestrzenie między glebą, w które łatwo wchodzi woda i na powietrze to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Wykarmiłaś tutaj na własnej piersi. Widzicie tu Państwo parcele winorośli przerobowych, czyli będą one przerabiane na napój w kieliszku, zwany winem. Jest tu kilka gatunków. Jest tu, tam na początku od szosy rośnie gatunek jutrzenka. To jest bardzo ciekawa odmiana, ponieważ jest to krzyżówka, która powstała w Polsce. Widać, że poznaliśmy pana Romana Myśliwca. Ci, którzy się interesują winem, wiedzą, że to jest taki ojciec polskiego winiarstwa. No i też
fundator Galicja Vitis, fundacji, która właśnie prowadzi naszą szkołę i to jest w ogóle człowiek, który no, rozpoczął winiarstwo w Polsce, a teraz bardzo, bardzo je rozwija dalej. Więc mamy jutrzenkę, mamy dalej odmianę Rondo, Salome, Sauval Blanc, to jest biała odmiana niezwykle popularna w Polsce i tutaj mamy taką mieszankę dwóch gatunków winorośli, to jest Cabernet Cortis i Cabernet Cantor. Po prostu ten człowiek, który mi dostarczał sadzonki, zwierzył mi się przez telefon, że cholera mu pracownicy sadzonki pomieszali. Mówię, to jakie panu pomieszali? No Caberneta Cortisa mi z Cantorem pomieszali. A to ile pan nam za sadzonkę teraz by chciał? No 6 zł, to biorę wszystkie. I kupiłem, tak? Okazuje się, że moja intuicja, ci, którzy mnie znają, to się uśmieją, bo ja zawsze tak mówię, że moja intuicja mnie nie zawodzi. Później się dowiedziałem, że właśnie jednym z najbardziej znanych kuparzy to jest właśnie kuparz Caberneta Cortisa z Cantorem. Także no, nawet nie muszę się przejmować tym, bo jeżeli wyjdzie proporcja dobra, to mogę rwać po prostu jak leci i nie przejmować się, jaki to jest krzew. Tu jest około 0,5 hektara po prawej stronie, a tu jest miejsce na te sadzanki, które kupię za te pieniądze, które tam wrzucicie do skarbonki. To jest już tak wstępnie przygotowany grunt. Będzie jeszcze, tutaj będą zabiegi różne prowadzone, bo to niestety w pierwszej fazie rozwoju winorośl potrzebuje bardzo dobrych warunków, potem rośnie jak chwast. I on ma trawnik. No to winnicy. No i co mu się zrobi? No ma i tyle, no. A inny ma znowu czarnoziem. Także są różne szkoły, ale zaleca się, żeby w tym pierwszym etapie, kiedy winorośl zostawało jak najwięcej, tak, nie tam, tak, liście, to, żeby się wzmocnić. To ma być ten czarny ugór utrzymywany. Nie zielony ugór, tylko czarny ugór, nie? Malina. Za tą linią nie dostają, za to dostają. Ale nie zapytałaś w co i co? Nieważne. Potem się okaże. To jest wino Malina. Wino Malina? Wino Malina. No mówię ci Malina wino. Ale ja myślę, że wszystkie twoje wina to mają na drugie Malina. Nawet to z jabłek. To było piękne. Zapamiętam to. Ja też zaraz się anegdotom odwdzięczę, ale... Kocham. I dlatego ominął mnie. A przepraszam. Dziękuję. To było doskonałe. Myślałem, że piłaś już, bo tak ładnie zachwalasz. A myślisz, że tylko po piciu mogę? Jest, dziękuję. Jestem pod wrażeniem. A ta Klaudia to Malina? Ja te kontakty ci... Ale jak pachnie. Ale jak pięknie pachnie. Czy możemy troszeczkę? Tak, oczywiście. Tu jest takie miejsce pod namiot. Ale co tu miałeś za plan? No tak, degustacja. Znaczy to miały być imprezy, były. Komuś jeszcze? To tam? Ja mam. Komu mogę polać? Jakiej mocy te wina są takie? O, bardzo trudno, to tutaj szefostwa trzeba zapytać. Bardzo mi trudno powiedzieć. Jakiej mamy mocy winko? Jakiej mamy mocy winko? Wiesz? Nie zmierzyłem tego winka. To niestety nie mogę odpowiedzieć. Nie umiem. Ale myślę, że 15% to jest taki standard. Andrzeju, możesz mi dać relację na żywo? Komuś jeszcze? Nie mam słów. Co za barwa. Zapach dobry? Nie, barwa. Barwa chociaż nie sklarowana, ale super, ja lubię takie klimaty. Jak barsz. Smakuje. Także Malina jeszcze jest, także zapraszam, kto chciał skorzystać, to mogę jeszcze tutaj... Mogę mu dolać, że tak powiem.
tak prawo się... Ja chciałem się odwdzięczyć anegdotą, bo tutaj dostałem piękny komplement od pani, że moje wszystkie wina powinny na drugie mieć malina. Mają, nie powiem. Chciałem się odwdzięczyć anegdotą. Wczoraj, tak jak mówiłem, były dwie pani, które tutaj pomagały sprzątać. Zostały do dnia następnego, znaczy jeszcze następnego dnia przybyły, o może tak. Bo żony nie było, żeby się nie zrozumiała. I pomagały mi tutaj w rozlewaniu tych napoi do butelek. I ja mówię, no bardzo panią dziękuję, no jestem bardzo wdzięczny, uratowałyście mi głowę i inne części ciała. One powiedziały, ale jak to, przecież to sama przyjemność. Możemy tu sprzątać codziennie. Także bardzo mi było miło. Przyprowadziłem tutaj państwa, dlatego że to jest moim zdaniem najpiękniejszy punkt widokowy na całej winnicy. Widzimy tutaj zarośnięty staw, który ma około 3 hektary. A propos tego stawu, to tylko powiem tak, że płynie przez niego rzeka i to jest jego błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo dlatego, że tutaj nigdy wody nie zabraknie, ale zresztą nie mam z tym problemu, bo mniej więcej tak na wprost mnie, tam gdzie płynie rzeka, biją źródła. To można było stwierdzić bardzo prosto. Gdy kąpaliśmy się w tym stawie, po prostu w lato była ciepła woda, wpływało się w takie miejsce i nagle lód po prostu. Także źródło o temperaturze 9 stopni wybija z... To są... Szkoda. Musimy być po drugiej stronie. Nie, dotacji nie dostaniemy, także... I nie takie na pewno. I drugi objaw to był taki, że jak był zamarznięty staw, to jak się chodziło po lodzie, przy powiedzmy na minus 20 kilku stopni, to było widać takie no, rozgałęzienia ciemne na lodzie i miejsce, w które uderzało to źródło, tak? Po prostu rozbijało ten lód od spodu. Dlaczego to jest przekleństwo? Dlatego, że polskie prawo jest tak skonstruowane, że jest w nim niejasność pewna, że jeżeli woda przepływa rzeka, w ogóle wszystkie wody są państwowe. Te, które, przez które płynie rzeka szczególnie. Trzeba zapewnić dostęp do stawu i tak dalej, i tak dalej. Po latach walki, bo tutaj było kiedyś łowisko, zaraz opowiem w historii, ale najpierw tak ogólnie. Dowiedziałem się, że można założyć tak zwany obręb hodowlany i wtedy nie ma problemu, można sobie to jakby oddzielić. No ale niestety tutaj przez lata miałem takie chocki klocki, że przyjeżdżali panowie z koła wędkarskiego z Garbatki i na przykład twierdzili, że ja w ogóle mam stąd uciekać, bo to nie jest mój staw. Tak, że mogą robić, to jest ich staw po prostu. Także no ja sobie z nimi radziłem jakiś czas, ale potem miałem taką przerwę, to zaraz też opowiem. I mnie tu nie było, no to oni się znowu rozpanoszyli i to było po prostu, to był Sajgon, wybijanie szyb, włamania, sprzedawanie narkotyków, łapanie nielegalnie ryb na takie haki, w ogóle te ryby potem jak wyłowiłem, to miały po prostu pocięte były tymi hakami. To jest po prostu dziki kraj, jeżeli chodzi o te sprawy. Teraz krótko może opowiem, może krótszą wersję historii tego miejsca, taką skróconą. To miejsce miało powstać jako takie centrum kulturalno-rekreacyjne, tak sobie wymyśliłem, bo grałem w zespole muzycznym, który grał na jakichś tam eventach i się tak zastanawiałem, jak to jest, że jedziemy nad jakiś właśnie staw, na polanę, tam przyjeżdżają wytwornice prądu, stawiają namioty, stawiają grille i jest impreza, tak? Koncert, występ, światło, muzyka i wszystko. No i tak przygotowałem właśnie, tutaj jak Państwo widzicie, trawniki, kupiłem to w 2007 roku na spółkę z moim przyjacielem Piotrem Nowakowskim, który niestety nie żyje. Wspaniały człowiek, reżyser, historyk sztuki, mój przyjaciel, nieodżałowany, z którym po prostu to kupiliśmy po to, żeby tu stworzyć centrum kulturalno-rekreacyjne, taki był zamysł. No i tutaj była na przykład taka góra, która sobie spadała tam w tamtą stronę, tam gdzie jest ten najniższy trawnik, to było 1,5 metra niżej, tam rosły olchy, było takie bagienko. Tu była taka niecka, która się wznosiła równomiernie aż tam do końca.
No i ja wynająłem takie duże sprzęty, fadromy, koparki. Zresztą od faceta, który tam ma kopalnię piasku, a w tej chwili ogromny staw też wykopał. No i tutaj przez nie wiem ile czasu, kilka miesięcy one tutaj brzęczały, kopały. Powiedziałem, tutaj trzeba ściąć, tu dosypać, tu wyrównać. No i powstały takie trawniki, jak Państwo widzicie. Tylko że w 2011 roku przyszedł kryzys i nikt nie chciał po prostu z tego korzystać. Ja tutaj stworzyłem nad tym stawem łowisko właśnie specjalne. Radziłem sobie z tymi wędkarzami, no bo im tam różne anegdoty opowiadałem. Facet, no jak ty byś się czuł, jakby ci ktoś wędkę zarzucił na podwórko i by ci kurę złapał, nie? No to ich jakoś tam mniej więcej przekonywało, że nie powinni tego robić, a ryby były dokarmiane i były przeze mnie hodowane, bo były zarybiane i tak dalej, i tak dalej. Tak, mówiłem o tym, że tutaj był staw, tu był w tym białym pomieszczeniu bar, tam pozostałości zobaczycie, bo jest piękny, duży bar, przy którym można się ładnie napić alkoholu z przyjemnością. No i tu po prostu był taki bar, w którym można było zjeść, napić się, połowić sobie ryby i tak dalej, i tak dalej. No ale tak jak powiedziałem, przyszedł ten kryzys, który mnie wygonił z powrotem do Piaseczna. To miejsce leżało odłogiem. Ja trochę miałem dość tych robót ziemnych, machania łopatą, ścinania krzewów. Te nasadzenia, które widzicie, wszystkie wykonałem własnoręcznie. Wszystkie te krzewy. Przestałem liczyć. Dziękuję. Dziękuję. Przestałem liczyć, jak posadziłem 700. To już przestałem, bo też mi się znudziło. No i ten kryzys i to wszystko, zmęczenie materiału, czteroletnie walka z tymi wędkarzami i tak dalej. Tu były i bijatyki, i policja, i wszystko, także przeżyłem bardzo dużo. No, kryzys mnie przytłamsił, wróciłem do Piaseczna, zatrudniłem się w Domu Kultury w Resznowoli. Nie żałuję, bo dzięki temu jest zespół dla frajdy, tam go założyłem. Także to fajnie, że tak się stało. Powstał też spektakl teatralny, taki, o którym kiedyś może potem opowiem. No ale potem próbowałem sprzedać to miejsce. Było jakieś zainteresowanie, nie było konkretnych kupców. No i takie było ciśnienie też z zewnątrz. Tomek, co z tym grudkiem? Bo tutaj robiłem takie imprezy, festyny w ogóle, takie wręcz dla tych lokalsów. Też mi się odwdzięczali, tak, że też miałem dość. Ale tutaj próbowałem też tę kaganiec kultury nieść, tak? Występowali ludzie z Radomia, z Garbatki, z Policznej, skądś tam. No fajnie było. W większości wypadków było fajnie. Zagrali moi koledzy, nie wiem, czy powinienem się przyznawać, z zespołu Top One. Było tu, nie wiem, z 5000 ludzi na tych trawnikach. O, Grzesz to pamięta. Więc tak, było, to trochę się działo. Trochę się działo. No ale właśnie jak była ta przerwa, to zaczęła się dewastacja. Zresztą ślady tej dewastacji widać, bo są powybijane różne rzeczy, pourywane reflektory i tak dalej. Tu kiedyś gasiło się światło i była piękna iluminacja świetlna, którą muszę odtworzyć teraz. No i mówią, stary, co z tym grudkiem? Byliśmy tu, takie miejsca, koncerty, festyny robiłeś, tak tu pięknie, co ty w ogóle? No ja tak myślę, no tak, tutaj marnieje, to zacząłem tu wracać. Zacząłem to porządkować na nowo. No i w 2009 roku, gdzieś tak w styczniu, w lutym, mój syn Krzesimir, który gra w różnych zespołach też, mówi, tata, ja bym chciał nagrać z moimi kolegami materiał w twoim studio. Ja mówię, no dobra, dawaj. Dawaj chłopaku, będziemy nagrywać. No i przyjechali koledzy, nagrywamy, gadka, szmatka. Mówię, no to ja was poczęstuję swoim winkiem jabłkowym. Pyszne winko, mówię. No ale w każdym razie jeden z nich mówi, no, bo ja mam winnicę. Największą na Mazowszu. Przeszło 15 hektarów, teraz to jest chyba już przeszło 20. Winnica Dwóżno. Mówię, co? Winnica? Tu? I mówi, no tak. No ja mówię, a to co? Wino tu robicie z tych winogron? No tak, robimy. No i na następny raz przywiózł mi taki trzypak. Wino czerwone, wino białe i wino właśnie z czarnej porzeczki. I ja po prostu odpadłem, bo to było bardzo dobre wino. I tak sobie zaczynam kombinować. Polska, wino, winnica, ziemia, możliwości. Kurde, mówię, no to zakładam winnicę.
No i w marcu sadziłem pierwsze 3000 sadzonek. Na co moja żona po prostu łapała się za głowę. I muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj też jest taki okres i dzień, kiedy właściwie pierwszy raz moja rodzina, moi synowie, jednego nie ma, jeden jest, drugi nie mógł, zimowi, nie mógł być, bo tam miał już coś wykupione wcześniej, ale się zaangażował, bo tutaj robili też różne rzeczy z żoną i zaczęli się interesować, może dlatego, że coś z tego powstaje, tak, na przykład jest taka degustacja jak dzisiaj. Także jestem szczęśliwym człowiekiem pod tym względem, ale do tej pory no, to była taka walka z wiatrakami i no, widzę, że tak jak rozmawiam z kolegami winiarzami tam z Podkarpackiej Akademii Wina, to sąsiedzi ich też się klepią w głowę. No żyto by posiał, by coś z tego było, a to jakaś winorość. Jeszcze widzą, tak, ale no, facet chodzi 3 lata i nic z tego nie ma, nie? No więc tak rzeczywiście jest, że prawdziwy plon zbiera się w 4 roku i no i w 4 roku dopiero tak naprawdę ten plon będzie powstawał. Dobra, czy ktoś chce dolewkę maliny? Czy ja taką mocną głowę mam? Ono tak dobrze wchodzi. To jest takie towarzystwo. Ono tak dobrze wchodzi. Bo to jest aksamit. To jeszcze? Smak doskonały. Chcę wrócić do Polski. Malinę. Po to było? Tak. A ptactwo czy nie zjada tych zwierząt? Mam tutaj błotniaki na tym stawie. Parkek i młode. Także cieszę się które bardzo. Które płoszą. Proszę bardzo. Winogronie. Komu jeszcze? Idziemy do domu. Na dół. Nie, na dół idziemy, tak. Nie, muszę mieć, bo ja będę paszczać trochę. To muszę się na pewno uśmiechnąć. No, moje uśmiechy. Macie to fragmory, czy one gminiki? Tylko wynajmowane. Aha, mam taki wielki teren. No, malinę wie naprawdę. Tomasz, a to jest scena była? Tak, tu sobie wybudowałem scenę. I grałeś tam? No, by niech nigdzie mnie nie chcieli, to sobie sam wybudowałem. Aha, brawo, teraz. A to co masz? Będzie muzyka, no to a Tomasz? Zobaczyć od razu, co? To jak te owocowe, ten kupasz? Wina. Kupasz owocowy, tak, jest do zresztą. A co polewam nalewkę. Na nalewki i wódki. Nalewkę zapraszam. Ja pierwsza odważna. To musiałabyś poczytać, bo tam są wszystko jest podpisane. I z czego? Ale to będzie mocne. To tam cała lektura. Zrobiłam sobie zdjęcie, stąd sobie poczytam. No widzisz? A ja wejdę i zobaczę, jak tam ludzie patrzą. No, tak, ale ja mi dobrze. Dobrze, fajnie. Tak czy tak? Gdzie on wziął wzdłuż. Tak. Przepraszam, jak on przyjeżdża, to tutaj mieszkam, tak? Tak. To ja sobie nie wiedzą. Dziękuję. Na szczęście, proszę bardzo. No. Dzięki, przekażę. Ucieszy się, bo to jest wymierne. Tyle próbowałam, że teraz naprawdę nie wiem, które wybrać. To mówię, że zamów był później, a teraz kontynuować. My co, będziemy czekać, aż oni wszyscy biorą. A, bo my jesteśmy biorą. W trakcie. No. Koniecznie, chłopie. Proszę. Dziękuję. Masz w prezencie. Wiesz, to bardzo dziękuję. No to wydrane to dom francuski polecam, wino czerwone z 2019 roku. Bardzo łagodny smak. Tak. A co, ma być coś konkretniejszego? Nie, właśnie nie. Ma być takie ładowne. A wiśnie też jest? Jest. Wiśnie, tufka. Dwie są właśnie tam, co dzisiaj próbowaliśmy, nie? A która ta pierwsza? To była łutówka, ta pierwsza, a potem była Canelis. No, ja nie wiem. Pierwsza, to łutówka. Taka łagodna. To dla mnie, a to dla ciebie. No, jeszcze róż nie dałeś smakować. No właśnie ciekawa jestem też tej róży. No jak zasmakujecie róży, to dopiero będzie tak, jak będzie można ją smakować. Czekają, żebyś kontynuował. Która? Róża jaka jest? Trawna jest. Wiśnia, to róża. Tak jakbyś wąchała róże. Tak, dokładnie. Róża. Jak tak jakbyś wąchała róże. Dokładnie. No.
Czekaj, to jest czerwona? To jest biała. Biała, ta jest czerwona. To jest czerwona. To jest czerwona. Ta jest czerwona. To jest czerwona. A dalej jest to prezent dla ciebie. Dla kochanych braci. Róża. No pachnie, pachnie. Można się za uszami wysmarować, można wypić. No dobra, to wracam tam do gości. Że obdarowałem tak dużo gości tyloma butelkami, że stacja tu już po prostu każdy chciał i to było bardzo, bardzo miłe i pierwszy raz w życiu przyjąłem tutaj na sadzonki. Super. Ja mogłem komuś się przysłużyć do dobrego smaku, a ktoś mógł przysłużyć się do rozwoju winnicy. Dziękuję bardzo. We'll be right back.
To co, polewamy coś, nie? Drobna przerwa i coś polejemy i będziemy grali dalej. Jak wam smakuje nalewka z płatków róży? Słuchajcie, no to po prostu prosta sprawa. Zbiera się płatki róży, zostawia się w takim durszlaczku. Szczypawki wychodzą wszystkie wtedy z tych płatków i robaczki sobie przez dziurki. Potem się zalewa alkoholem. Potem się alkohol zlewa. Tutaj jest akurat miód malinowy. Był miód malinowy dany. Postało w miodzie, zlało się, zmieszało i jest coś takiego pysznego. Polecam, możecie sami zrobić. We'll be right back.
Zagrać. nie było łatwo.
wszystko dla frajdy! Bardzo, 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 bardzo dziękujemy! Przepona. Moja to szmata.